Siemanko, jestem Dim2 i dziś zapraszam Was na coś zupełnie nowego. Wiecie co, od dawna myślałem nad tym, żeby to zrobić. Kiedyś prowadziłem nawet taki temat na forum Pogromcy Mitów, tak zainspirowany tym programem z Discovery. I wiecie co Wam powiem? Takie coś chyba ma sens w Metinie, żeby pokazać Wam, jakie tutaj są mity, przesądy i różne wszelakie maści dziwne rzeczy. Okej, to myślę, że zaczynamy, ale jeśli Wy macie jakiś swój własny mit do obalenia, wpiszcie go w komentarzu, a na pewno zobaczycie go w którymś z odcinków. Mit pierwszy, czy szansa na procentowy unik strzału w ekwipunku w ogóle działa? Jak tak, to czy poprawnie, czy błędnie? Wiecie co, ja gram surą WP nie od dziś i wiem, które bonusy działają, które nie działają, przynajmniej na surce. Wiem, że na wojowniku również to działa bez najmniejszego problemu. Szansa na unik strzały. Mam taki hełm, no dobra, jest coś tam w nim, tak? 15% unik strzały, czyli podstawowy bonus, który nas interesuje. Jeśli ten bonus działa, powinienem zobaczyć miss. Nie blok ciosu. To znaczy, to jest taki blok ciosu na strzały, o tak mogę to powiedzieć, tak to nazwać. A czy blok ciosu działa na strzały, tego jeszcze nie wiemy. To możemy sprawdzić w którymś z następnych mitów. Powiem tak, żeby teraz Wam udowodnić, że nie mam nic na miss, że tutaj nic miso nie wyskoczy, nic ekwipunku nie ma. Szarpa ma 1%, na który kompletnie nic tam nie ma. To jest tylko ozdoba moja czerwona. I powiem Wam tak, jeśli ktoś zastanawia się, czy dany bonus działa, to najlepiej to sprawdzić w grocie wygnańców lub w DT. Tam jest łuczników od groma, czy też nawet chyba w V2 jest tych łuczników całkiem sporo, tak przynajmniej pamięć mnie nie myli, jasne, że tak. I powiem Wam jedno, jeśli ktoś się zastanawia, czy ten bonus w ogóle działa, jak powinien działać? Po pierwsze, nie zmniejsza DMG, to tak nie działa. On sprawia, że pokazuje nam się miss, pudło, kompletne pudło, brak damage'u, czyli taki blok ciosu na strzał, tak jak już powiedziałem to wcześniej. Ninja bije mi dosyć dużo, bo to jest... Tu jakaś jeszcze jedna ninja nie zaczęła bić, ale miss też się jakiś chyba pojawił z tego co widziałem. No i właśnie ktoś stracił sobie rangę, zamiast dać PvP, pozdrawiam serdecznie. Ale powiem Wam tak, ten bonus to podstawowy bonus, jeśli chcemy iść na grotę. A jeśli idziemy bodziakiem, to już na pewno podstawowy bonus, plus buff oczywiście. Dobrze, teraz mam na sobie 38% na miss. I 35% na strzały. 35? Nie, 42 na strzały, przepraszam. To moja pomyłka. Teraz mam trochę więcej i trochę więcej tego misa będzie. I oczywiście coraz mniejsze DMG. Sura WP ma to do siebie, że te 37%, które daje nam strach, to jest bardzo dużo. Naprawdę, na strzały to jest ogrom. Dlatego Sura WP XP się tak super. Dlatego też mogę odpowiedzieć, czy bonus działa poprawnie i czy w ogóle działa? Jak myślicie? Tak. Mit pierwszy, czy szansa na procentową unik strzały w ogóle działa? Mit potwierdzony, działa poprawnie i zawsze działał poprawnie, moi mili. Okej, zacznijmy od mitu drugiego. Czy w Metinie 2 można skakać? Hej, wiecie co? To jest dosyć ciekawe pytanie, bo oficjalnie nie. Ale nieoficjalnie sam Pet nam mówi, że można. Dlatego co? Podskoczyłem, zrobiłem nawet salto, hej. To samo robi mój pet. Czy można skakać innymi postaciami niż Sura? No dobra, Sura to jeszcze ok, bo jest sfera. Smoczy Wirek też podskoczyła postać. Więc oficjalnie nie można skakać, ale nieoficjalnie każda postać skacze. Prawie każda. Większość. Nawet można by powiedzieć, że ninja uznać, że to jest skakanie, ale to jest robienie salta do przodu i... To znaczy salta, nie salta. No, skacze, jak mordę strzelił. A najbardziej skaczącą postacią jest Lykan. Oto jest piękny dowód. Raz. Dwa. Trzy. Z każdym podskokiem robi coś innego. Tylko ostatni skill nie jest skaczącym, który był na F4. Ale oficjalnie nie można skakać, więc ja tutaj mogę powiedzieć, że mit dwójka, czy w Metinie można skakać, będzie mitem możliwym, ale tylko niestety w skillach. A szkoda, bo fajnie by było tak wchodzić na górki. Co? Dosyć ciekawe to by było. Mit trzeci. Czy w Metinie można pływać? Hej, chyba nieraz wam się zdarzyło, że byliście pod wodą. Oczywiście nie liczy wam się tu żadne HP czy coś, i nie możecie pływać w ten sposób, ani robić takich rzeczy.
takich akrobacji, czyli nurkować i tak dalej. Ale wiecie co, Metin ma inną grafikę i nie mamy szans nawet tego zrobić, czyli popływać sobie po wodzie i jak tylko chcemy, jeszcze będzie nam dźwięki będzie słychać, więc niestety takie pływanie jest dla nas zbędne. No dobra, my niestety nawet nie możemy wejść do tej wody, a jeśli zostało dodane możliwość wylogowywania się w trakcie robienia jakichś czynności, no to wtedy zlamione zostało to totalnie ze względu na to, że nasza postać kompletnie nawet do wody wejść nie może. Oczywiście chyba zostało, tak mi się teraz przypomniało, na pustyni jest miejsce, gdzie można wejść do wody, ale to nie jest pływanie, tylko to jest stanie. Więc mit z pływaniem niestety obalony. To po prostu tu wody nie ma. To jest tylko tekstura, która przypomina wodę. A szkoda, bo można by zrobić kilka fajnych rzeczy w wodzie, prawda? Mit czwarty. Czy kobieta strzela szybciej z łuku, czy tak samo jak facet? Ninja oczywiście, bo tylko ninja mogą tutaj nosić łuki. Jeszcze. Dlatego też zrobiłem dwie ninja szósty poziom, bez ekwipunku, bez jakichś dodatkowych dupareli. Każda odda 30 strzałów w moją postać. I sami zaraz zobaczycie, która bije szybciej, a która wolniej. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo powiem wam, że ja byłem bardzo ciekawy tego mitu. Podobno kobieta strzela szybciej, ale może to dopiero widać na, nie wiem, na 90 poziomie, gdzie ten łuk jest już, ma jakiś speed ataku. Bo na razie powiem wam tak, 30 strzał wyszłoby jedna na sekundę, a raczej nie, troszeczkę szybciej strzela nasze postacie. To nie jest 60 strzałów na minutę. Szacun, bo chyba oficjalny rekord świata nawet jest chyba mniejszy niż ninja w grze. 23 sekundy, 13, 30 strzał, jeśli ktoś chce, może policzyć. Mam nadzieję, że się nigdzie nie strzeliłem. Teraz kobieta. To samo, 30 strzał. Kobieta nawet stoi trochę bliżej z tego, co mi się wydaje. I ja liczę ten czas od podniesienia łuku do ostatniej strzały, do opuszczenia łuku. Więc ten czas jest taki, wiecie, okej. Tak naprawdę, dobra, 30 strzał, no i co, będzie szybciej czy wolniej? Jak myślicie, to jest takie pytanie do was, szybciej czy wolniej? W ogóle wszystkie mity możecie sprawdzić na blogu. 23, 27, 30 strzał, czyli wolniej niż facet. No to takiego wyniku to ja się nie spodziewałem, czyli kobieta strzela wolniej niż facet. Czyli to ten mit chyba został, no dobra, potwierdzony na małym levelu. Nie wiem, jak jeszcze jest na dużym, jak jeszcze raz powtórzę, może 75 uda mi się jakąś kobietę ninja załatwić i wam pokazać jeszcze raz ten sam mit. Ale na razie wydaje mi się, że ten mit, jak sami zaraz widzicie, czy kobieta strzela szybciej z łuku, czy tak samo jak facet ninja. No to właśnie mit obalony. Strzelają bardzo podobnie, strzelają tak samo. Nie strzela szybciej. Nawet strzela trochę wolniej. Dobra, zajmijmy się ostatnim mitem na dziś. Jest to mit piąty, a mit piąty mówi nam, czy z prędkością ataku 170+, możemy spopułować, czyli nie trafić w bijącego Metina, czy też bossa. Speed ataku ma to do siebie, że jak sami widzicie, podstawowy trafia każdy hit. Każdy, co uderzy, jest trafiony. Ja wiem, zrobię to przystosowane na mało levelowych metkach, ale to właśnie był taki cel, żeby pokazać wam, że tak jest. Teraz ta szybkość ataku trochę przyspieszyła. Ba! Przyspieszyła nawet mniejszy niż jest szybkość ataku 175, więc... A już sami widzicie, że trzeci hit to pudło. Czyli bijemy tak naprawdę wolniej Metina, niż byśmy bili przy 140 szybkości ataku. No i niestety tak jest. Kiedyś było to tylko problemem szamana, a teraz jest problem każdej z postaci, więc niestety mit potwierdzony. 170+ ataku daje nam puste hity w Metinem i boss. Okej, okay, a teraz taka prośba do was. Macie jakiś pomysł na wasz mit do obalenia? Zgłoście go. Też zostańcie pogromcą i zobaczcie swój komentarz w następnym odcinku z pogromców mitów z Metina. Jako 6-10. Więc jeśli się podobał filmik, pamiętaj też o łapce w górze, komentarzy, subskrypcji. I jeśli masz jakieś mity, zgłoś go. A jeśli masz jakieś wątpliwości co do tych, co zostały tutaj potwierdzone, obalowane albo możliwe, napisz. Też chętnie ich wysłucham. Więc do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Team 2. Pa, pa.